Po wakacjach witamy serdecznie w kolejnym quizie bibliotecznym, a przed nami Alicja i Filip. Zacznę sucharem a la Karol Strasburger z Familiany. Miasto polskie na dwie litery. Nie wiem. Łódź. Nie mam pojęcia. Łódź. Brawo. Łódź. Co? To jest miasto polskie na... Łódź. Nie słyszałeś Łódź. Tego nigdy? Nigdy. Na rozgrzewkę trzy pytania bez punktów, dobrze? Okej. Okay. Co jest pierwszym stopniem do piekła? Ciekawość. Brawo. Komu ścieli łeb w sobotę? Komu co? Ścieli łeb w sobotę. Kogutowi? Nie mam pojęcia. Cicho, nie pamiętasz. A, indykowi? Indykowi. O, okej. Okay. Myślał o nim. Tak, a w sobotę mu łeb ścieli. No, tak, tak. Głupi jak koza, a... Wysoki jak brzoza? A, no to... Wysoki jak brzoza, okay. Dobrze. Akurat jestem wyższa. Są twoje, nie? I ostatnie. O czym zapomniał wół? O niedzieli, nie wiem. Jak cielęciem był. Jak cielęciem był. Faktycznie, dobra, to było proste. No to jesteśmy rozgrzani. To dobrze, to zaczniemy. Ilu każdy człowiek ma pra-pra-dziadków? No jednego, dwóch w sensie. Czterech. Nie rozumiem pytania. Ilu każdy człowiek ma pra-pra-dziadków? Tak. Jednego, no nie. No, no nie, no to no logiczne, no tyle samo co babci, tyle samo co rodziców, w sensie... No babci, no babci dziadków, no to jest jakby takie samo pytanie. Nie czterech. Rozumiem. Dziadków ile macie? To mówiłem to. Aha. Ja dziadków nie mam żadnego. Ile ma. Ale nie pytam ile żyje, tylko ilu każdy człowiek no dwóch. Dziadków? No dwóch. Jak czterech. Dwóch? Czterech. Czterech. No aha, że dziadków i babci, okej, okay, no to no, czterech. No powiedziałem, no a no tak. Dziadków? No cztery, a razy dwa to powinno być. A pra dziadków jeszcze razy dwa, czyli 16. 16. Okej, okej. Wodna lub rodzaj włosa? To ty powinnaś wiedzieć. Może być wodna lub rodzaj włosa. Spirala? Też o tym pomyślałem. No, jedyne w sumie. Dobra, nie mam pojęcia. Fala? Rzęsa. Rzęsa wodna. Naczynie zazwyczaj większe lub w slangu młodzieżowym ktoś mało inteligentny. Zban. Jak? Zban. Zban, dobrze. Punkt dla Filipa, książka dla Alicji. Geografia. Największy, gorący lub zimny obszar pustynny na świecie. Największy, gorący lub zimny obszar pustynny na świecie. Antarktyda. Brawo. Jak wam się wydaje, w ilu miastach na świecie jeździ metro? Ja bym strzelił, że... 487. Alicja? Mniej. Mniej. 180. Okej, to bardzo mało. Punkt dla Alicji. Najwięcej w Chinach, w około 40 miastach, potem w Stanach chyba w 15. Czyli w samych Chinach w 40 miastach, tak. A na całym świecie w 180? Tak. Okej. Okay. To bardzo duże zaskoczenie. Z matematyki kolejne pytanie. Ile minut trwa doba? Ile minut trwa doba? 24 razy 60, 20 razy 60, 1200, 1440. Brawo. Ja nawet nie próbowałam, to było pewne po prostu. Wiedza ogólna. Co mierzymy w skali Richtera? Trzęsienie ziemi. Brawo. Okej. Okay. Punkt dla Alicji. Faktycznie tak. Dla Filipa. Język polski. Którą sylabę należy akcentować w wyrazie matematyka? Ma. Drugie ma. Ostatnią. Atrakcja turystyczna San Francisco, most. Która w latach 1934-1963 była słynnym stanowym więzieniem o zaostrzonym rygorze. Okej. Okay. I mamy powiedzieć, jak to się nazywa? Alcatraz. Alcatraz. Ja dopytuję o pytanie, ona odpowiada. Nie, dobra, może być bez. Wskaż w tym zdaniu przysłówek, to z języka polskiego pytanie. A zdanie jest następujące. Malowniczą łąkę przecinał wartko płynący strumień. Okej. Okay. Następne pytanie. To jest wartko. Tak, jak? Okay. Wartko. I punkt. Niesamowite. Botanika. Jakiego koloru są kwiaty marchwi? Zielone. Białe. Białe. No nie mam pojęcia nawet, jak wygląda kwiat marchwi. Ja też nie miałem, musiałem szukać w internecie. Warto być ze wsi jednak. Ja też jestem ze wsi. Ekonomia. Sprowadzanie towarów z zagranicy. Import. Lub sprzedaży na rynku wewnętrznym. Dobrze, import. Punkt dla... Okej. Okay. To stolica Szkocji. Edynburgh. Edynburgh, dobrze. Dobra, Fifi, to jakby już się przestało robić zabawne. Chemia.
Jak brzmi polska nazwa pierwiastka chemicznego? Polon. O symbolu AL. Polska nazwa. Gal. Nie. Przestań. Ale nie podpowiadajcie. Glin. Musiałem się chwilę zastanowić. No nie. Trochę by było głupie, jakbym nie odpowiedział. Bo rozszerzam. A po polsku to jest glin. Kto, czyli ludzie której czy jakiej cywilizacji zbudowali Machu Picchu? Majowie. Aztekowie? Inkowie. Okej. Okay. Okay. Kultowe dobranocki. Jak miał na imię chłopiec z animowanego serialu z lat 70., którego akcja toczy się na polskiej wsi, gdzie główny bohater stara się wynaleźć urządzenia, które uprościłyby wykonywanie różnych kłopotliwych czynności. Towarzyszą mu dziadek oraz ptaszek. Dziadek i ptaszek? Tak. Kultowa dobranocka o przygodach chłopca. Jak ten chłopiec miał na imię? Pomysłowy Dobromir. Co to jest? Astronomia. Tor, po którym poruszają się planety, to? Tor, po którym się poruszają planety. Jak się nazywa tor, po którym poruszają się planety? Orbita. Orbita. Okej, Boże, bardzo proste. No właśnie. Bardzo proste zbyt pytanie. Zbyt pewne się to okazywało. Tak. Do nauczycieli w szkole zwracamy się panie profesorze czy pani profesor. A tak jak jest. Zwracamy się do sędziego podczas rozprawy? Wysoki sędzie. Wysoki sądzie. Boże, jakie proste pytanie. Już się sam na siebie irytuje. Matematyka. No i koniec. Przedstaw 80% w postaci ułamka zwykłego, nieskracalnego. 4/5. Brawo. Ja nie zdążyłam pytania zanalizować, a to już powiedziałeś. Wertykalny to jaki? Wzwyż. Pionowo. Tak jest. Tak. Bo pionowo. Wertykał na matematyce było. A wertykalnego jest? Horyzontalny. Horyzontalny. Brawo. Historia i literatura. Miasto Polski, które stało się największym ośrodkiem przemysłu włókienniczego Łódź. W Królestwie Polskim. Okay. Dobrze, dokończę pytanie. Jednym z większych w Europie jest portretowane przez Władysława Reymonta w Ziemi Obiecanej. Nawet jakby pan skończył pytanie, to bym pewnie nie odpowiedział, więc okay. Punkt dla Alicji, no jak najbardziej zasłużony. Zasłużony, brawo. Wiedza ogólna. Jak nazywa się okres pomiędzy Igrzyskami Olimpijskimi w starożytnej Grecji był używany jako jednostka rachuby czasu? Wiem, ale nie wiem. Dowiedziałem się podczas ostatniej olimpiady. A ja wiem, ale kurczę. Ja nie mam pojęcia. Nie. To naprawdę? Tak. Okres między igrzyskami. To nie wiedziałem. Nie, to jednak nie wiedziałem. Ile kostek do gry o boku 1 cm zmieścisz w pudełku o bokach 7x8x9 cm? Nie pamiętam. 514? Nie, to nie jest odpowiedź. Blisko. No tak. Co? Blisko to jest? 504? 504. Okay. 7x8x9, no. Serio tak się to liczy? Tak liczy się. Ja tak policzyłem, ale stwierdziłem, że nie ma opcji, że to o to chodzi. Tak, no bo abstrakcyjnie mi się wydaje, że w takim małym pudełku tyle kostek. 500 kostek? No tak, no ale jest 1-1 okay. na 1. Yucatan to? To jest coś związane z żeglarstwem? Wydaje mi się, że... A, to jest miejsce! To jest... Kurczę, jezioro? Nie mam pojęcia. No ale z geografii na pewno, no. Powinienem wiedzieć, bo moi rodzice nawet o tym mówią często. Są żeglarzami. Półwysep w Ameryce Środkowej. Kurczę. Przynależny do Meksyku, Gwatemali i Belize. Ale i tak gratuluję, bo miałeś jakiś zarys. Chemia. I trochę wiedza taka... Mi jest głupio, bo jak są pytania z chemii, ja nie odpowiem, to ja się nie mogę pokazywać tutaj. Materiał syntetyczny używany do produkcji naczyń. Poliester? A, do naczyń. Których produkty nie przypalają się do pieczenia. Podczas pieczenia to? Aluminium. Materiał syntetyczny używany do produkcji. No właśnie, syntetyczny mi nie pasuje. W których produkty nie przypalają się podczas pieczenia. To wcale nie jest chemia. Jak jest patelnia, w której się nie... Teflon. Teflon. Dobra. No, to jest pytanie z kuchni. Dziękuję. Uratował mnie kurczak z ryżem i to, że pozdrawiam moją mamę, ale jak skrobię zawsze patelnię widelcem, to na mnie krzyczy, że się teflon zedrze. No widzisz. Nie wolno. To trzeba słuchać mamy. Historia. Starożytna sieć dróg handlowych łączących Chiny i Europę, Persję i Indie, długości około 12 tysięcy kilometrów, który funkcjonował od III wieku przed naszą erą do około XVII wieku. Jak się nazywa? Aż mi głupio, że zapomniałem. Starożytna sieć dróg handlowych. Nie ma szans, nie wiem. To? Szlak?
Jedwabny ślak? Jedwabny. Okej. Okay. Dobrze. Bo wstydzę się czasami powiedzieć coś, żeby nie wyszło, że głupotę powiem. Jeśli lecisz z Korei do Kanady, mhm. jaki ocean masz pod sobą? Spokojny. Zoologia. Niedźwiedź jest mięsożerny, roślinożerny, czy wszystko? Wszystko żerny. To po jest punkt. Nie, byłeś pierwszy. Okay. Był pierwszy. Książka dla mnie. Wiedza ogólna. Platforma nadziemna stosowana podczas polowań do obserwacji zwierzyny lub przyścienna mównica w kościołach chrześcijańskich służąca do wygłaszania kazań. Konfesjonał. Tam się spowiada. A, faktycznie. Dawno w kościele nie byłem. Na A. Ambona. Ambona. Matko. To dla mnie. Ja byłem drugi. Satusza. Boże, faktycznie. Na co zakładamy kaszkiet? Na głowę. Na głowę. Dobra. Aha. Ja myślałem, że na jakąś chustę chodzi o to, że... A, na jaką część ciała. Okay. Dobrze. Chemia. Znowu. Wymień dwa pierwiastki oprócz tlenu i wodoru, które w stanie wolnym występują w postaci cząsteczek dwuatomowych. Azot i fluor. Dobrze. I co jeszcze? Pomijmy to pytanie. Chlor i jod. Azot wiedziało. No tak. Tak, znowu jakieś trudne się trafiło. Jeśli podróż trwała 3 godziny i 2 kwadranse, to ile trwała? 3,5 godziny. Ile minut? A, minut. 180 plus 30, 210. 210, dobrze. Tak. Owoc albo gest kciukiem między palcami dłoni oznaczający... Figa. Dobrze, żartobliwą... Figa z makiem. Okej, figa z makiem, no. Albo damskie majtki. Okej, okay, tego nie wiedziałem. Co oznacza zwrot frutti di mare? Owoce morza. Nie no, przyjmuję. Ale to było proste. Było, masz rację. Uczciwy pojedynek. Trzeba się umieć pogodzić z przegraną. Przez ile dni Jezus pościł na pustyni? 30. Ile? 30. 40. 40. Dobra, wstyd po prostu. I ostatnie pytanie. Czy kiedykolwiek w historii Polski kobieta była głową państwa? Tak. Była. Brawo. To bez punktu chyba. Ale była pierwsza. A, no dobra, no. A ile kobiet było? Jedna. Nie. Dwie. No. Jadwiga Antygaweńska. Antygaweńska, tak, i? I ktoś jeszcze? Tak, strzeliłem. W XIV wieku Antygaweńska, a w XVI wieku ale Anna w Polsce. Jagiellonka. A, okay. To nie wiedziałem. Okay. Dzięki, to liczymy. No co no? No cóż. Chociaż sumę... Dobra, powiedz mi, że chociaż nie masz tak dużej różnicy. Dwa, cztery... Nie, wydaje mi się, że nie ma dużej różnicy. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 8, 19. 9, 10, 11, 12 mam. 12. Dobrze. Brawo dla Filipa, brawo dla Alicji. Myślę, że możemy sobie podać ręce, Filip. To był zaszczyt. Dziękuję za podjęcie walki.